Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Londyn 2012. Przed nami kolejne konkurencje. Jako pierwszą zagramy sobie tutaj, to jest konkurencja chyba, to jest pistolet, wiem, że to jest pistolet szybkostrzelny, czyli w wyznaczonym czasie musimy tam strzelić do, zaraz zobaczymy, raz, dwa, pięciu tarcz. Tutaj strzelamy za pomocą prawego Tigera. No dobra. Tutaj jest nieważne, ok, zaraz wam to pokażę, z czym to się je od razu tutaj w zawodach. Pierwsza runda. Mamy 8 sekund, aby strzelić w 5 tarczy. Wyniki nam się sumują tutaj. I to jest ogólna liczba punktów w danej rundzie. Rundzie jest 6. Każda runda ma chyba mniejszy czas, teraz mamy 6 sekund. Ja powiem wam, że nigdy tego w telewizji nie widziałem, tej konkurencji. Pierwszy raz spotykam się z nią to właśnie w tej grze Londyn 2012. Jak na razie prowadzimy sobie w tej konkurencji. W trzeciej rundzie też mamy 6 sekund na to, żeby trafić. Ja tutaj sobie gram pierwszy raz, za tym idzie. Nie wiem, może drugi, więc powiem wam, że jakoś tutaj super nie będę też grał. Poza tym komentując i grając jest dosyć ciężko coś dobrego, jakiś dobry rezultat tutaj osiągnąć. Uwierzcie mi, naprawdę zdecydowanie przykładowo recenzji, łatwiej się recenzję pisze niż, nie wiem, wideo recenzuję ten materiał na żywo, gdzie coś wcześniej nie jest przygotowane. Też ciężko naprawdę się gra, jeśli komentuje się jednocześnie. Ja przykładowo nie potrafię się za bardzo skupić na dwóch rzeczach, więc wolę tutaj nieco zaniżyć swój poziom gry na korzyść opowiedzenia wam co nieco o tej grze. Teraz runda ostatnia, szósta. Mamy 4 sekundy na to, aby tutaj trafić w te tarcze. O, tu już jest naprawdę szybkość. Daje nam to drugie miejsce, łączna liczba punktów daje nam drugie miejsce, czyli naprawdę nie jest źle jak na drugi czy pierwszy nawet raz. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej konkurencji. Będą to biegi przez płotki na 110 metrów. Włączymy sobie tutorial, na czym to mniej więcej polega, żebyście widzieli. Zaczynamy. A ten słupek trzeba zawsze napełniać tak, żeby nie przelecieć na czerwone tło. I za pomocą analoga podskakujemy. Trzeba tego analoga lekko przytrzymać, żeby o ten słupek nie zahaczyć. No i przy mecie ten lewy analog też dociskamy, żeby ta głowa nam się przesunęła ku przodowi. Tak aby tam w razie jakiejś setnej sekundy była możliwość wygrania. Teraz wyścig. I biegniemy sobie. Te kurczę, za mocno trzymam ten słupek, ale jesteśmy na prowadzeniu, więc nie jest źle. Mimo uderzenia w dwa tutaj słupki udało się wygrać. Czy płotki. Kolejna konkurencja jest moim zdaniem dosyć trudna. Ja tutaj sobie powiem wam, nie bardzo radzę w tym. Grałem wcześniej nieco i było dosyć trudno. To jest skok w dal. Wzwyż, przepraszam, skok wzwyż to jest. Jak widzieliście, tak to się wykonuje jak na tutaj tutorialu. Wszystko jest oczywiste. Lecz nie za bardzo wiem, kiedy mam zacząć ten skok i często psuję tę konkurencję. Co za tym idzie, często trudno o jakieś dobre miejsce. Ja tu sobie skaczę 1,96 m. Wow, pierwszy raz udało mi się skoczyć tak dużo.
Zawsze to było 1,70 m, więc może jest jakaś szansa na medal. Zobaczymy, jak skakać będą przeciwnicy moi. To od tego zależy, czy będę miał dobre miejsce, czy nie. Na razie mamy pierwsze miejsce. Wybierzemy sobie odległość dwumetrową. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście mamy trzy próby w każdej, na każdej wysokości. Jeśli w tej próbie, w tych trzech próbach nam się nie uda, to no oczywiście odpadamy i zajmujemy miejsce odpowiednie do wysokości. Drugi raz nam się nie udało. Jak mówię, no kurczę, ja to za bardzo nie wiem. Trzeba idealnie chyba mieć ten pasek, żeby ten speed look był na maksa. Teraz trudno dobrać ten kąt, ja nie wiem, kiedy zacząć to. Wszyscy odpadliśmy. Zobaczymy, jak przeciwnicy skakali. Jest trzecie miejsce, więc no nie mogli jakoś za dobrze skakać. No, najlepszy skoczył 2,04 m. Teraz kolejna konkurencja, która moim zdaniem jest nieco trudna. To jest trójskok. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Tutaj raz mi wychodzi, raz mi nie wychodzi. Zobaczymy, jak tutaj akurat nam pójdzie. Byle było jakieś miejsce na podium. To jest tak samo jak skok w dal, tylko że musimy trzy razy ustawić odpowiedni kąt. No i oczywiście nie spalić, tutaj się udało trafić czysto. Mamy pierwsze miejsce i rekord tego zawodnika. Zobaczymy, jak pójdzie nam dalej. Czyli teraz wybijemy się. Trzy razy ustawiamy dobry kąt i skaczemy. Tutaj się już nie udało. Oczywiście dla kogoś, kto oglądał pierwszy raz odcinek właśnie z Londynu, nie sugerujcie się tym, tutaj jest błąd gry i producenci niedokładnie sprawdzili i nie wiedzieli chyba, nie wiem, że nie mamy czarnoskórego zawodnika. Ogólnie to są fikcyjne postacie chyba w tej grze. Ale no z tym murzynem trochę przesadzili, no trzeba było sprawdzić wcześniej, że w ogóle nie mamy czarnoskórego zawodnika. Jednak to sobie można zmienić w grze ten zawodnika, twarz, kolor skóry, imię i nazwisko. Więc jeśli ktoś chce, sobie może to zmienić. Ja nic nie zmieniałem, gram tak jak jest. Oczywiście zapraszam też do obejrzenia poprzednich odcinków, może akurat coś was zainteresuje. Miło by było, gdybyście zasubskrybowali kanał. Napisali jakiś komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, to też chętnie odpowiem wam na nie. Co do gry, bo już było dosyć sporo pytań. Ja staram się na bieżąco też odpisywać w komentarzach i na prywatnej wiadomości. A nam został ostatni skok. Jakoś niespecjalnie nam tu wychodzi, oprócz tego jednego pierwszego skoku. Może teraz będzie lepiej. Speed look jest prawie na maksa. No nie, no ostatni skok nie wyszedł już, więc... To będzie na tyle. Zaraz zobaczycie, które mam miejsce. Ja się z wami będę żegnał, to na tyle. Cześć!